Wydaje nam się czasem, że jeżeli nasza firma nie odniesie sukcesu, to tak jak my byśmy go nie odnieśli. I zobacz, że często tak się odbywa, że człowieka mierzy się miarą jego sukcesu, szczególnie firmy. Mówi się, o, to jest facet czy kobieta sukcesu, a, bo ona ma dużą firmę, świetnie zarabiają. Jak zbankrutuje ktoś, a mam to za sobą, więc nawet mam takie doświadczenia, to... Okazuje się, że ludzie wcale nie mówią, no tak, rozumiem, mogło ci się nie, nie udać w biznesie, tylko mówią czasem nawet wprost, a przynajmniej przyznają się, że myśleli, że jesteś po prostu zwykłym nieudacznikiem i dlatego zbankrutowałeś. Czy zbankrutowałaś? I dlatego wiesz, my podchodzimy do tego mocno, osobiście i mówimy, jak sukces odniesie firma, to wszyscy będą na mnie tak patrzeć. To znaczy, powiedzmy sobie, że wiemy doskonale, że ta Aura doskonałości spłynie na nas i zaczynamy cisnąć ludzi wokół. No wiesz, bo to, bo jeśli ty się nie powiedzie, jeśli się zatrzymacie, jeśli trzeba będzie cofnąć się o kilka kroków, to ty będziesz.